Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej dwóch komitetów. Dzisiaj jest właśnie tutaj połączenie dwóch komitetów, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Odnowy Podkarpacia i Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Właśnie dziś tutaj z tego miejsca chcemy Państwa poinformować o tym, że na poziomie sejmikowym połączyliśmy siły, połączyliśmy naszych kandydatów na wspólnych listach, którzy wystartują z list Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. My tutaj kandydaci właśnie z Podkarpacia, wywodzący się z różnych środowisk politycznych, z różnymi przeszłościami, z różnymi zawodami, reprezentujący przede wszystkim niezależnych mieszkańców i niezależne nasze działalności, które chcemy wprowadzić te osoby do sejmiku na poziom radnych województwa po to, aby właśnie odnowić tą rzeczywistość władzy samorządowej, aby spróbować zmienić nasze Podkarpacie na lepsze rzeczywiście, a nie tylko z nazwy. Wiem, że to wszystko do tej pory to było takie partyjniactwo, że musiałem słuchać tych, co mówią mi z Warszawy, co mówić, co nie mówić. Jestem teraz na liście bezpartyjnych samorządowców. To jest stowarzyszenie, gdzie naprawdę ludzie są bezpartyjni, gdzie troszczą się o dobro wspólne. To nie jest polityka, to jest po prostu troska o dobro wszystkich mieszkańców, zwykłych mieszkańców. My nie idziemy tam dla pieniędzy, my idziemy tam, żeby po prostu zwykłym ludziom się lepiej żyło, pracowało, żeby te wszystkie jakieś koterie, mafie, które partie tworzą, po prostu rozbić, żeby to było wszystko naprawdę dla dobra wspólnego. Dlatego nasi członkowie, ci ludzie, którzy są na listach, to są po prostu zwykli ludzie, którzy pracują, którzy po prostu mają swoje problemy. To są matki z wieloma dziećmi, którzy po prostu mają dość tych pustych obietnic, których potem te partie nie spełniają. My jesteśmy inni, normalni i walczymy o normalność. Dlatego chciałem Państwu przeczytać, kto jest na naszej liście, czyli regionie rzeszowsko-łańcucko-leżańskim. Numerem 2 jest pani Bogumiła Wybraniec. Zapraszam panią Bogumiłę, to jest wielka osoba, która walczy o prawa osób niepełnosprawnych. Kochani, dlatego startuję, dlatego że mi się nie podobają pewne rzeczy. Chcę, żeby była wreszcie normalność. Chcę, żeby każdy był szanowany. Nie chcę protekcji. Postaram się spełniać obowiązki swoje i dlatego startuję do sejmiku. Jestem dwójka, może nie na dwa, ale chcę pracować radośnie dla kraju i bardzo Was proszę o poparcie. Dziękuję. Dodam tylko, że pani Bogumiła bardzo zaangażowana jest nawet w ogólnopolskie działania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z racji tego, że sama posiada córkę niepełnosprawną. Na trzecim miejscu na naszej liście jest pani Teresa Ziobro z Leżańska, na czwartym miejscu pan Szczepan Pawlak, później Katarzyna Kak, Anna Mazur z Łańcuta, pan Grzegorz Mróz i Małgorzata Bury z Woli Zgłobieńskiej. Dlatego ci nasi kandydaci no, są w pracy. To są ludzie, którzy nie tak jak tutaj w urzędach, w czasie pracy w urzędach załatwiają sprawy samorządowe, robią kampanie. Oni po prostu ciężko pracują, żeby ci urzędnicy mieli za co żyć, mieli wypłaty. Także dziękuję i prosimy o głos na bezpartyjnych samorządowców. To jest nowa jakość na podkarpackiej scenie. Do tej pory rządziły z nami PO, PiS i PSL, no ale jeśli chcecie dalej, żeby tak było jak jest, to głosujcie na nich. My chcemy zmiany, chcemy normalności, dlatego prosimy o głos na listę numer 6 bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję. Szanowni Państwo, okręg numer 2 do sejmiku, czyli powiaty dębicki, mielecki, Robczycko-Sędziszowski i Strzyżowski, mnie przypadło w udziale otwieranie tej listy. Jacek Tomasz Ćwienka, jestem na miejscu pierwszym w okręgu numer 2 na liście bezpartyjnych samorządowców.
Natomiast z tego okręgu startują jeszcze inne osoby, które chciałem tutaj przedstawić. Właśnie przedstawiciele ruchów takich oddolnych, działacze lokalni, znani w swoich powiatach, w swoich miejscowościach. Na numerze 2 z listy bezpartyjnych samorządowców w drugim okręgu startuje pani Maria Cetnarska. Bardzo proszę panią Marię Cetnarską o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie. Witam serdecznie. Jestem mieszkanką powiatu dębickiego. Jestem obecnie młodą mamą i stawiam przede wszystkim na rodzinę, stawiam na ochronę życia i no, chcemy po prostu lepszej Polski właśnie dla rodzin, dla dzieci, tych narodzonych, tych nienarodzonych. Wspólnie tworzymy lepsze jutro. Pamiętajmy o tym wszyscy. Dla nas. Do sejmiku z okręgu drugiego jest pan Stanisław Drapała, nauczyciel z Dębicy. Bardzo proszę, pan Stanisław. Dzień dobry, Stanisław Drapała. Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Co mnie przyciągnęło do tego zrzeszenia? Po prostu są to ludzie niezależni. Są ludzie, którzy myślą tak, jak chcą myśleć. To są ludzie niespolegliwi, oni nie są poprawni politycznie, oni mają już po prostu za sobą pewną przeszłość trudną, ponieważ za to, że właśnie nie są poprawni, ponoszą konsekwencje. Ja również jestem w oświacie, widzę wiele nieprawidłowości i chciałbym się po prostu zająć oświatą. No, więcej czasu prawdopodobnie nie ma w tej chwili, aby te problemy, które widzę na co dzień, z którymi się spotykam, aby je tutaj omawiać. Jesteśmy po prostu ludźmi niezależnymi, mamy własne zdanie i chcemy coś pozytywnego zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejnym kandydatem na liście bezpartyjnych samorządowców z okręgu drugiego jest pani Joanna Smolińska. No jest dzisiaj w pracy, nie mogła tutaj być. Numer 5 to pan Gabriel Kroll, przedsiębiorca ze Strzyżowa, też dzisiaj pracuje, więc nie mógł przybyć. A kolejny kandydat z naszej listy, z okręgu drugiego, pan Krzysztof Mokrzycki z Robczyc. Bardzo proszę o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Mokrzycki, mam 42 lata, pochodzę z Robczyc. Prywatnie mąż i ojciec. Popieram wszystkie inicjatywy, które wychodzą na prawo od głównego nurtu. Chciałbym działać aktywnie. Dziękuję ślicznie. No i przyszedł czas na prezentację kolejnego okręgu. Okręg numer 3, czyli Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Kolbuszowa. Reprezentuje go dzisiaj pan Stanisław Moś. Zapraszam o zebranie głosu. Dzień dobry. Ja jestem żonaty 26 lat. Mam dwójkę dzieci, dwie wspaniałe córki. I po tym, co się dzieje w naszym życiu politycznym, na naszym podwórku, bardzo niechętnie, ale postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę. Po prostu mam dosyć i chcę, żeby moje dzieci miały lepszą przyszłość i żyły w lepszym kraju. W moim okręgu startują jeszcze następujące osoby. Tutak Jacek, Tutak Magdalena i Ganca Sztengesa. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym teraz przedstawić Państwu i zaprosić do głosu koordynatora i lidera bezpartyjnych samorządowców Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy na Podkarpaciu, pan Paweł Frankiewicz, który zaprezentuje okręgi południowe z naszego województwa. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Paweł Frankiewicz. Ja od zeszłego roku buduję struktury bezpartyjnych samorządowców na Podkarpaciu. Na początku tak naprawdę nikt nam nie dawał żadnych szans, ale jak widać do wyborów do Sejmu i Senatu daliśmy radę zarejestrować listę ogólnokrajową. Tak samo przy wyborach samorządowych też jesteśmy w każdym województwie i mamy zarejestrowane swoje listy. Oprócz tego na Podkarpaciu udało nam się, oprócz oczywiście sejmiku wojewódzkiego, zarejestrować wiele gmin, wielu kandydatów na burmistrzów, wójtów i nawet powiaty. Tak. Działamy, po prostu chcemy razem tutaj ze wszystkimi zgromadzonymi, z różnymi środowiskami z Podkarpacia budować nową jakość polityki, bo my jako bezpartyjni samorządowcy uważamy, że ten duopol polityczny, który dzisiaj mamy na polskiej scenie politycznej, nam wszystkim szkodzi.
listy kandydatów nie będę Państwu dzisiaj przedstawiał z mojego okręgu, to można znaleźć na PKW, szkoda mojego i Państwa czasu. Na pewno te osoby też organizują spotkania z wyborcami i tak dalej, także na pewno znajdą się tak samo w mediach. Bardzo się cieszę tutaj ze współpracy z kolegami, którzy zgodzili się razem z partyjnymi iść i tworzyć te struktury. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na pewno wiecie. Już prezydent ogłosił wybory do Europarlamentu i chciałem powiedzieć, że my jako bezpartyjni samorządowcy też będziemy wystawiać kandydatów do Europarlamentu. Także dziękuję bardzo. Z mojej strony tyle jeszcze. O, tutaj jest, proszę, zapraszam pana Sławka, pan doktor w tym okręgu. Także oddaję głos panu Sławku. Dzień dobry Państwu. Tak jak koledzy powiedzieli, jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, z różnym balastem doświadczenia, z różnym doświadczeniem zawodowym. Jednakowoż definiujemy natomiast to, co się zwie potocznie dobrem wspólnym. I dlatego też, mówię, udało nam się pomimo różnych różnic, które nas dzielą, stworzyć grupę przyjaciół, która dzisiaj wspólnie startuje do sejmiku województwa podkarpackiego. Dlatego też bym poprosił na koniec konferencji o taki symboliczny gest podania sobie dłoni jako dowód naszej współpracy i zaangażowania w to, co nas czeka 7 kwietnia 2004 roku. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy. Czy mają być program Państwo będziecie przedstawiać? Na następnym spotkaniu prawdopodobnie już przedstawimy. Chcieliśmy się tutaj skupić na kandydatach, a po prostu następne spotkania to już będzie właśnie przedstawianie programu i konkretnych rozwiązań dla Podkarpacia. Także jeżeli... A jakieś hasło macie już wyborcze? Jakieś, pod którym idziecie, czy też na następnym? To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o hasła wyborcze, to my jako bezpartyjni samorządowcy uważamy, że tutaj jest demokracja. Także każdemu z kandydatów proponuję po prostu własne hasło wyborcze, które on uważa najbardziej za stosowne. Nie mamy jednego, tak jak to wielkie partie robią, jedno wspólne hasło polityczne i cała Polska musi wysłuchiwać tego hasła. My tutaj po prostu działamy bardziej demokratycznie, czyli każdy ma tą dowolność. Ja może dopowiem jeszcze dwa słowa. Szanowni Państwo, ponieważ Podkarpacie jest podzielone na 5 okręgów wyborczych do sejmiku, więc nasi kandydaci przede wszystkim będą próbować z własnymi hasłami, z własnymi programami przedstawiać się swoim wyborcom we własnych okręgach. I tam też planujemy konferencje prasowe, spotkania z wyborcami i wszelki możliwy inny przekaz właśnie z takimi hasłami i z tymi postulatami, które są ważne dla danych regionów, danych okręgów czy danych powiatów. Zapraszamy już z tego miejsca na nasze kolejne konferencje prasowe, przekazy medialne, czy też inne formy przekazywania naszych informacji. To będą i tutaj centralnie, ale też przede wszystkim w powiatach poszczególnych i okręgach, z których startujemy. A ile łącznie do sejmiku macie Państwo kandydatów w tych 5 okręgach? W czterech, ponieważ w jednym okręgu nie mamy kandydatów. Jednego okręgu dokładnie nie udało nam się, bardziej piątego, ale to bardziej z przyczyn technicznych, już nie będę się rozpowiadał dlaczego. Także kandydaci byli. Łącznie, więc w okręgu numer 1 8 kandydatów, w okręgu numer 2 7, w okręgu numer 3 5 i w okręgu numer 4 5. To są wspólni nasi kandydaci. Mówimy o sejmiku. Tak, do sejmiku z listy Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. A do rad gmin, powiatów i burmistrzów, to rozumiem, jest, że oba komitety wystawiają swoich niezależnych kandydatów. Oba komitety wystawiają swoich niezależnych, czysto pod bezpartyjnymi, jeżeli chodzi o gminy i miasta. Ale nie są jest wspólni, coś, tylko... Nie są, ale jest 16 jakby osobno pod bezpartyjnymi samorządowcami. I są jeszcze rady powiatów, które mają na listach członków bezpartyjnych samorządowców. Natomiast jeśli chodzi o Komitet Wyborczy Wyborców Koalicji Odnowy Podkarpacia, na poziomie powiatowym zarejestrowaliśmy listy w kilku
w kilku powiatach. W zasadzie bezpośrednio komitet zarejestrował w powiecie ruprzyto-sędziszowskim, ale też w powiecie mieleckim, z lokalnego komitetu wspólnie dla samorządu, w powiecie stalowo-wolskim z komitetu Stalowa Odnowa. To są nasi działacze, członkowie, którzy tam zarejestrowali. No i też w kilku gminach udało nam się wprowadzić kandydatów na listy wyborcze do gmin. Czy jeszcze jakieś pytania? Jak realnie oceniacie swoje szanse, jeśli chodzi właśnie o sejmik? Pan Paweł, czy ja? Znaczy, ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo no, każdy z Państwa dzisiaj obserwuje sondaże, tak? Bo mi się wydaje, że w Polsce sondaże są utworzone pod to, co się ma wydarzyć, a nie tak, jak naprawdę to wygląda. Dlatego jeżeli widzimy, że dzisiaj grupa niezdecydowanych rośnie, to my sobie właśnie upatrujemy w tych osobach szansę, czyli w tej grupie niezdecydowanych, którzy nie chcą oddać głosu na żadną z tych partii, które rządzą. Tak? Dopowiadając jeszcze dwa słowa, żeby odmienić rzeczywistość sejmiku podkarpackiego, w tym momencie wystarczy przynajmniej trzech radnych. Jeśli taką liczbę uda nam się wprowadzić, tworzymy przewagę, która ma wpływ na decydowanie o tym, o czym decyduje sejmik i rada radnych wojewódzkich, prawda? Więc upatrujemy w tym naszego celu po to, żeby właśnie próbować tą władzę odnowić, mieć wpływ na to, żeby te rzeczywiście wszystkie decyzje dotyczące mieszkańców Podkarpacia służyły właśnie mieszkańcom Podkarpacia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.